Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Znowu bardzo spontaniczny film. Jak wiecie, na moim kanale z reguły staram się po pierwsze nie narzekać, po drugie nie wystawiać jakiegoś złego świadectwa komuś, jeżeli mi nic nie zrobił, bądź jeżeli jest to sprawa, która faktycznie ma jakąś taką małą wagę i nie za bardzo chce mi się tutaj na jej temat rozwodzić. Natomiast słuchajcie, opowiem Wam dzisiaj o naszej przygodzie z firmą Play, a tą sieć komórkową myślę znacie bardzo dobrze. Nie chodzi tutaj właśnie o komórki, nie chodzi tutaj o sieć typowo komórkową. Dzisiaj porozmawiam z Wami na temat internetu właśnie tej firmy, internetu domowego. No i tak, powiem Wam po prostu, co mnie bardzo zdenerwowało, jeśli chodzi o współpracę z tą firmą, współpracę w cudzysłowie, bo oczywiście jest to umowa po prostu podpisana, ja za to płacę, to nie jest jakaś sponsorowana rzecz. Oraz co po prostu moim zdaniem w głowie się nie mieści w podejściu do klienta przez tą firmę właśnie. Ale słuchajcie, zacznijmy sobie od początku. My mieszkamy w domu jednorodzinnym, o którym Wam wspominałam niejednokrotnie. Jest to dom umiejscowiony na wsi. No i słuchajcie, z trzech stron mamy las. Drzewa przysłaniają przeróżne anteny i tak jest na przykład z anteną radiową. Tak, mam nadzieję, że dobrze o tym mówię, przez co internet radiowy u nas średnio się sprawdza, chociaż jest właśnie firma bardzo zaufana, którą wielu ludzi tutaj ma i z której również bardzo chcieliśmy mieć internet, ale niestety nasz dom, tak jak mówię, przez te drzewa już gdzieś tam gubi zasięg, gubi połączenie właśnie z tym nadajnikiem. No i słuchajcie, mieszkamy tutaj już trzeci rok, więc zaczęliśmy na samym początku poszukiwania fajnego internetu, który się u nas sprawdzi i który będzie przede wszystkim działał. Przerobiliśmy już internet z dwóch firm, z tym, że jedna to była na próbę. Okazało się, że gdy podłączyliśmy od nich i internet, i telewizję, to internet przestał działać, więc no gdzieś to się po prostu z sobą kłóciło, więc no internet oddaliśmy, telewizja została, natomiast wzięliśmy wtedy internet z innej firmy. Był w porządku, ale był on dość wolny. Jeżeli na przykład była włączona niania, ta nasza elektroniczna niania, jak na przykład moja córka śpi, no to już gdzieś potrafiły pojawić się zakłócenia i ten internet nie działał tak, jak powinien. No ja wiem, że to też nie jest wina internetu, tak? Tylko no ale wiecie, szukamy po prostu najwłaściwszych rozwiązań, no i niani używamy do dziś, więc no ciężko po prostu było nam to pogodzić. Natomiast mieliśmy go właśnie 2 lata, więc no przetrwaliśmy. Bardzo często też były takie sytuacje, w których ten internet po prostu się gdzieś tam psuł, panowie musieli naprawiać, bo no u nas, no tak jak mówię, no to jest wieś, te wszystkie przewody i to wszystko, co tutaj nas otacza, no jest średniej jakości i też niekiedy bardzo, bardzo stare. Tak więc no bardzo często jakieś tam zakłócenia powstawały i najdłuższy okres czasu, w którym byliśmy bez internetu, to były 3 dni. Więc no, zdarzały się te awarie naprawdę, naprawdę bardzo często, chociaż za każdym razem były one naprawiane, mimo wszystko zdarzały się non-stop. I też była sytuacja, w której podczas burzy, również nasza wina, nie odłączyliśmy routera od prądu i nam się spalił, więc... ale słuchajcie, tutaj w ogóle nie było problemu, router został nam wymieniony, praktycznie od razu. Oczywiście no, też trochę telefonów trzeba było wykonać, żeby się dowiedzieć, co z tym fantem zrobić. Natomiast ostatecznie fajnie, bo pojechałam i dostałam nowy router od razu, tak? Także okej. Natomiast jeśli chodzi o internet z Play, bardzo, bardzo chcieliśmy teraz coś szybszego niż to, co było. I w Playu mieliśmy taką możliwość wzięcia internetu Netbox i ten internet w nazwie jest nielimitowany. Ta nielimitowaność, że tak się wyrażę, polega na tym, że macie, słuchajcie, do 100 GB w prędkości naprawdę bardzo, bardzo szybkiej, ale jeżeli to wykorzystacie, właśnie te 100 giga, no to ten internet Wam zwalnia do 1 megabita. Także
Tak to po prostu wygląda. Oczywiście przedstawiciele w Playu twierdzą, że tego 100 giga nie da się wyczerpać, a ja Wam mówię, że da się i to bardzo spokojnie. Nieraz nawet do połowy miesiąca nie trzeba czekać. No wiecie, prowadzi się YouTube'a, bloga, nie wiem, jeszcze sklep do tego, prawda, czy coś tam, czy naprawdę bardzo dużo siedzi się w internecie, no to da się, wszystko się da. Także my oczywiście co miesiąc ten limit wyczerpujemy i ten internet nam później zwalnia, no ale trudno. Przywykliśmy do tego i tak naprawdę, słuchajcie, do dziś nic złego się z tym nie działo, oprócz takiego jednego fopa, które popełniła firma. Mam tutaj na myśli fakt, że na umowie miałam taką informację od pani, napisaną długopisem, bo generalnie tam była podana cena prawie chyba 90 zł za miesiąc za ten internet, natomiast pani mi tam odjęła, że jak będę płacić regularnie i za coś tam, za coś, no to ta kwota co miesiąc powinna wynosić 69,99, no czyli 70 zł, co też się okazało nieprawdą, bo co miesiąc przychodzi mi faktura na kwotę 80 zł, czyli ta 10 zł różnicy jest, ale wiecie, to jest 10 zł, więc już się nie wdrażałam tutaj w jakieś dociekanie, czemu tak, a czemu nie, no płaciłam tak i już, po prostu. Internet z firmy Play mamy od lipca. W styczniu on nam się popsuł, w tym momencie mamy luty, więc no po pół roku tak naprawdę. I teraz słuchajcie, co się popsuło? Może zacznę od tego, na czym polega ten internet Netbox. Słuchajcie, mamy urządzenie, które montujemy na jakimś maszcie, tak, na dachu, które oczywiście ściąga nam zasięg, więc no, im wyżej, im gdzieś tam w jakąś stronę je nakierujemy, tym lepiej, ten zasięg będzie silniejszy, musimy sami tutaj troszeczkę powalczyć o to, żeby był jak największy. No i oczywiście łączymy go z routerem, który mamy w domu, no i dzięki któremu mamy oczywiście Wi-Fi w każdym jednym urządzeniu. Słuchajcie, mój mąż sam to podłączył, tutaj też nie wzywaliśmy montera, chociaż mogliśmy i mogliśmy to zrobić bezpłatnie, zapłacilibyśmy tylko za jakieś tam różnicę kilometrów, bo jednak z miejscowości, w której braliśmy ten internet, do naszej było za dużo kilometrów, żeby dojechał bezpłatnie i chyba no, kilka kilometrów po prostu musielibyśmy mu za to zapłacić, ale to już nawet nie chodziło o to, tylko po prostu mój mąż stwierdził, że to jest tak banalne, że przecież sam to zrobi. No i zrobił. I wszystko przez pół roku, słuchajcie, działało jak należy. No i pewnego dnia, pamiętam, że wprowadzałam towar do sklepu i internet po prostu przestał działać. No to pomyślałam, co zrobić. Oczywiście zresetować router, bo gdzieś pewnie coś się zawiesiło. Za każdym razem pomagało. Zresetowałam i nic. No i tak bez tego internetu spędziłam pół dnia, stwierdziłam, że nie będę już więcej kombinować na własną rękę, niech mąż to sprawdzi, bo wiecie, ja i te różne gadżety, no to się nie łączy w parze. No i przyjechał i słuchajcie, okazało się, że nie ma zasięgu na tym głównym urządzeniu, właśnie, które jest umiejscowione na dachu. Zadzwoniłam na infolinię, zadzwoniliśmy na infolinię, tak naprawdę tutaj mąż zaczął opisywać problem, czyli że właśnie tamto urządzenie po prostu nie ściąga zasięgu, jest tak jakby właśnie uśpione. No i na infolinii raz pan chyba odebrał, no już nie chcę kłamać, ale raz po prostu gdzieś tam przez swój system oni nam to wszystko zresetowali. Później okazało się, że ten reset tak jakby nie przeszedł, czyli po raz kolejny zrobili ten reset. No i też internet oczywiście działać nie zaczął. Mój mąż zaczął się łączyć z tym routerem, modemem, z tym właśnie urządzeniem na dachu poprzez jego numer w komputerze, no i go resetował w ten sposób, a w ostateczności zdecydował się po prostu wejść na ten dach i tam go rozłączyć, sprawdzić i tak dalej. Wyjął kartę SIM, ponieważ tam właśnie macie włożoną kartę SIM, taką jak do telefonu, gdyż na infolinii, jak dzwoniliśmy po raz chyba trzeci czy czwarty, stwierdzili, że może być problem z tą kartą, więc jeżeli będzie problem z tą kartą, to mamy ją przywieźć, oni nam wymienią i już. A w ogóle też mieliśmy taką kartę SIM w zapasie, jak się okazało, w pudełku, sami do tego doszliśmy, sami to sprawdziliśmy. Obie karty działały, obie karty włożone do telefonu miały zasięg, nic się nie działo, więc już wiedzieliśmy, że jest to wina urządzenia. Jak powiedzieliśmy to na infolinii, no to oni po prostu wiecie, aha, urządzenie, no okej, ale może. I jeszcze tam, wiecie, tysiąc kombinacji, więc dzwoniliśmy chyba 5 czy 6 razy, zanim w ogóle przyjęli zgłoszenie, że faktycznie coś jest nie tak i że najprawdopodobniej zepsuło nam się to urządzenie na dachu.
Ale okej, udało się. Słuchajcie, przyjęli zgłoszenie. Od razu powiedziałam, żeby mi wysłali numer zgłoszenia i pani zrobiła to SMS-em, chociaż powiedziała, że przyjdzie ono automatycznie, takie właśnie powiadomienie z tym numerem zlecenia. No jak się domyślacie, nie przyszło, przyszedł tylko i wyłącznie ten SMS od pani. No, tak więc numer tego zlecenia w razie czego mam. Chociaż teraz już ono w ogóle nie jest mi potrzebne. No i pani do mnie powiedziała, że mam czekać do chyba 2 tygodni na kontakt z jakimś takim, nazwijmy to, serwisem, z działem technicznym, o, może tak. Spytałam, czy to jest żart, bo, no wiecie, 2 tygodnie bez internetu, okej. Okay. Ona mówi, że no nie, no takie jest prawo i w ogóle, no po prostu mam czekać. Ja mówię, no to zróbmy po prostu, jeżeli możemy, bo prowadzę działalność gospodarczą przez internet, więc muszę mieć dostęp do internetu, zróbmy tak, żeby to zgłoszenie było jakoś tam rozpatrywane może szybciej, nie wiem, jak jakoś zaznaczmy to, że jest to pilne. No to zgodziła się, tak zaznaczyła i faktycznie, słuchajcie, za 2 dni zadzwoniła pani z działu technicznego i poinformowała mnie, że no tak, faktycznie ja nie widzę tutaj żadnego połączenia, nie macie państwo właśnie połączenia z tym internetem, bla bla bla, ja jej właśnie opisałam cały problem, czyli że już wiemy na pewno, że jest to wina urządzenia na dachu i ja wcześniej pytałam, zanim to zgłoszenie zrobiłam, czy może powinniśmy zdjąć go i zanieść do salonu, nie wiem, wymienią nam. No, pani kazała czekać jednak na kontakt z działem technicznym, po czym z działu technicznego dowiedziałam się tyle, że słuchajcie, mam zdjąć urządzenie i jechać z nim do salonu, aby je wymienić na gwarancję. Po prostu kilka dni, wiecie, przepadło, tak? Bezsensownych było, no ale okej. No i faktycznie kolejnym krokiem było to, że zdjęliśmy to urządzenie z dachu i postanowiliśmy oddać na gwarancję, gdyż nie mieliśmy już innej możliwości. Ale zanim to zrobiłam, czyli zanim zawiozłam to urządzenie do salonu Play, zadzwoniłam do tego salonu, w którym podpisywałam umowę, czy będą mieli urządzenie na zastępstwo, czy wymienią mi to od razu, czy jak to wygląda. Pani powiedziała mi, że oni takiego urządzenia na wymianę nie mają, ale zadzwoni do innych salonów i się dowie, czy tam może będzie dostępne i wtedy ona mi oddzwoni po prostu. Pani nie oddzwoniła, więc ja po prostu w tym czasie zadzwoniłam sobie sama już do tych innych 3 punktów, także słuchajcie, do 4 salonów dzwoniłam łącznie, które są najbliżej nas i w każdym powiedziano mi, że albo a, nie mają takiego urządzenia, aby dać mi na zastępstwo, na ten okres przeczekania, albo b, owszem, mają takie urządzenia, ale są aktualnie u klientów, którym również urządzenie takie jak moje się popsuło. Czyli zostałam, słuchajcie, w tym momencie w kropce, no bo po pierwsze nie dali mi żadnego urządzenia zastępczego, a po drugie wiedziałam już, że mają ich na tyle mało, aby podzielić to na klientów, którzy mają właśnie z tym urządzeniem problem. A no jak widać, ten problem jest, gdyż nie tylko ja jedyna to urządzenie na gwarancję zanosiłam. W jednym z salonów pani powiedziała mi, że jeżeli miałabym to urządzenie na tak zwaną pożyczkę od nich, czyli jeżeli nie kupiłabym go, co oczywiście uczyniłam przy podpisywaniu umowy, jeżeli ja bym go nie kupiła, no to owszem, oni by mi wymienili to od razu, natomiast jeżeli ja za to zapłaciłam, jest to moje, no to niestety muszę oddać na gwarancję i czekać i już. I ja się z tej pani spytałam, bo byłam w szoku, bo nikt mi nie powiedział, że ja mogę to wypożyczyć od firmy, że tak powiem. Powiedziałam, że no i jak to? Przecież przy podpisywaniu umowy nawet mi nie powiedziano o takiej możliwości, po prostu kazano mi za to zapłacić i już. No to ona, wiecie, tak pomyślała, a od kiedy pani ma umowę? Ja mówię, że od lipca. Aha, no bo to weszło w sumie od miesiąca czy półtorej miesiąca. Okej. Także wiecie, no ja, no tak jak mówię, byłam zmuszona to kupić, natomiast teraz klienci nie muszą tego robić, mogą sobie to urządzenie wypożyczyć. Także fajnie. No i oni są po prostu lepiej traktowani później, jeżeli to urządzenie się popsuje. Z jednym panem, słuchajcie, zdążyłam się też tak pokłócić, oddzwoniłam do tego salonu, z którego ta pani nie raczyła mnie poinformować, że tych urządzeń nie ma w żadnym innym salonie. No i odebrał pan. I po prostu ja powiedziałam, że przecież to jest bez sensu, co oni robią, gdyż powinni, jeżeli wiedzą, że są to urządzenia tak awaryjne, że non-stop ktoś to przynosi na gwarancję, no to powinni mieć ich na tyle, żeby je rozdać klientom, aby
mogli ten okres gwarancji przeczekać sobie, tak, z tym urządzeniem. Pan powiedział, że to tak absolutnie nie działa, oni mają tylko jedno urządzenie zawsze na stanie, no i tyle. Okej, słuchajcie, nie wdrażałam się szczegóły. Też powiedziano mi, że absolutnie ja nie mogę rozwiązać z nimi umowy, bo w sumie ja to rozumiem, tak, bo karta SIM nie przestała działać, czyli oni usługę mi dostarczają cały czas. Natomiast urządzenie, które mi dali, tego nie robi, bo się popsuło i ja muszę czekać na jego naprawę. Ale to też nie jest moją winą, gdyż nie ja zepsułam to urządzenie. A dwa, wiedzą, że jest to urządzenie awaryjne, to albo powinni je zmienić i dawać klientom, oferować klientom coś innego, no albo, no nie wiem, po prostu słuchajcie, no tak jest moje zdanie, tak? Bo tak jak mówię, no w tym momencie jesteśmy kolejny tydzień już po prostu bez internetu i sprawa się ciągnie i ciągnie i końca nie widać. Pojechałam więc do salonu z tym urządzeniem, oddać je na gwarancję. Pani powiedziała, że no to 2 tygodnie czekania, no to jest takie minimum, ale zazwyczaj trwa to dłużej. Tak? Ja po prostu zapytałam pani, czy jeżeli będzie tak, że osoba, która ma to urządzenie zastępcze teraz u siebie, jeżeli odda, to czy oni do mnie zadzwonią i czy będę mogła je wtedy wziąć? Pani powiedziała, że absolutnie nie, gdyż ona w tym momencie na protokole musi zaznaczyć, czy ja biorę to urządzenie, czy nie, a w trakcie, jak ja już będę oczekiwać na moje urządzenie, żadnych zmian ona wprowadzić nie może, więc no ja tego urządzenia zastępczego nie dostanę. Wiecie, to jest wszystko takie śmieszne, tak irracjonalne, no bo tak jak mówię, tu spalił mi się router przez burzę, czyli ewidentnie było to moją winą, bo ja go nie odłączyłam na czas burzy od prądu, tak? I poszłam, wymieniono mi go bez żadnego ględzenia, bez żadnego czekania, bez żadnej w ogóle jakiejś dramaturgii. Natomiast tutaj tak oczywista sprawa, że ja coś oddaję i albo dajecie mi coś na zastępstwo, albo po prostu wymieniacie mi to, albo to piorunem jakoś załatwiacie, a nie... Proszę czekać, trzeba czekać i trzeba czekać i trzeba czekać. Dlatego postanowiłam właśnie nagrać o tym dla Was film, bo być może zastanawiacie się nad tym internetem, być może właśnie macie w planie go wziąć, a może właśnie go wzięliście. No to chciałam Was uprzedzić, jak to właśnie ze strony Play wygląda, czyli klienci są traktowani po pierwsze nierówno, tak? Bo jeden klient dostaje takie urządzenie, drugi go nie dostaje i nawet w trakcie oczekiwania na swoje urządzenie on dostać już go nie może, bo protokół został sporządzony. Kolejna sprawa to te urządzenia nadal są w obiegu, czyli nadal są one oferowane klientom, mimo że są urządzeniami totalnie awaryjnymi, no bo słuchajcie, przez pół roku nikt, uwierzcie mi, nie wchodził na ten dach i nie robił tak, żeby to urządzenie się popsuło. Ono się popsuło tam po prostu samo, a skoro wiadomo, że ono ma być narażone na czynniki atmosferyczne, tak, no bo ono nie znajduje się w domu, być może trzeba nad nim popracować, tak? To urządzenie jest marki Huawei. Wydawałoby się też, że spoko marka. No jak widać, niekoniecznie. Nie mam pojęcia, jak wygląda sprawa z serwisem. Nie wiem, gdzie on jest i po prostu już się tym kompletnie nie interesowałam, bo byłam na to tak wściekła i dalej jestem, jak o tym mówię, bo dla mnie jest to totalny brak szacunku do klienta i totalny nieprofesjonalizm ze strony właśnie Play, bo oferują po prostu gówno. I tyle. Więc mówię, albo powinni to zmienić, albo jak, no nie wiem, po prostu nie wiem, ale wiecie co, w tym wszystkim wkurzył mnie fakt, że pracownicy Play są tacy nieludzcy, wiecie, tam słowo przepraszam, w ogóle nie, przepraszam panią w imieniu firmy, no niestety zostało to jakoś źle przemyślane, wiecie, nie, nikt takich słów mi nie powiedział. Ja rozumiem, że ta osoba za to nie odpowiada, tak? Ale no wiadomo, że do pierwszej osoby, jakiej się zgłoszę, no to będzie ten człowiek, a nie człowiek, który odpowiada za produkcję właśnie tego urządzenia marki Huawei, które miałam zamontowane na dachu. No więc troszeczkę kultury, bo ja z kulturą do tego podeszłam, nie zaszkodziłoby. Więc ja po prostu też już na koniec, kłócąc się z tym panem, kulturę zostawiłam sobie daleko, daleko schowaną za mną, bo miałam dość tego, jakim jest burakiem i tego, jak, w jaki sposób on do mnie mówi. Więc ja zaczęłam po prostu mówić do niego tak samo i już. Wiem, że to niewłaściwe, bo powinno się właśnie zachować spokój do końca, ale no wierzcie mi, po tych 20 tysiącach telefonów ten spokój mnie opuścił. Każdego by chyba opuścił.
Tak więc, tak jak mówię, kultura i podejście do klienta to jest coś strasznego. Oczywiście to podejście jest bardzo fajne przy zawieraniu umowy, a później radź sobie, człowieku, co mnie to obchodzi, że ty nie masz internetu? Ważne, że ja mam, ty możesz nie mieć. Czekaj, czekaj te 2 tygodnie albo nawet dłużej, bo z reguły trwa to dłużej. No i tak, słuchajcie, mija 2 tydzień, niedługo. Będzie to 2 tydzień łącznie z weekendami, a tutaj na pewno chodziło o 14 dni roboczych, bądź dłużej. No i my wciąż, słuchajcie, internetu nie mamy, więc no domyślacie się, jak bardzo szczęśliwi z tego powodu jesteśmy. U nas w domu z zasięgiem naprawdę, naprawdę jest nieciekawie. To jest raptem, wiecie, tu gdzie na przykład siedzę teraz, to jest raptem jedna kreseczka. Nieraz w ogóle totalnie nie ma tego zasięgu, więc gdzieś tam przy oknach faktycznie on się zdarza. No i tak się po prostu łączymy z komputerem i jakoś tam sobie to ogarniam, jakoś to tam działa. No ale wiecie, lekko nie jest. Tak jak mówię, zwłaszcza, że okej, YouTube czy blog ja mogłabym odpuścić, no bo to nie jest źródło moich dochodów, no ale sklep, no wiecie, ja muszę to po prostu non-stop ogarniać i ładowanie zdjęć internetem takim z komórki, domyślacie się, ile trwa i jak bardzo jest to frustrujące. No ale co, słuchajcie, tutaj musimy czekać. Nie mam pojęcia, jak ta sprawa się rozwiąże. Czy oni nam wymienią to urządzenie, czy naprawią, czy oddadzą po prostu ten bubel zepsuty. Nie mam pojęcia, będę Was o tym informować na bieżąco. Natomiast dla mnie nie do pomyślenia jest w tych czasach, w czasach ogromnych możliwości, żeby zostawić klienta na 2-3 już tygodnie, no bo przecież tydzień czasu trwało rozpoznanie, diagnoza w ogóle, co się zepsuło, na 3 tygodnie bez internetu. Dla mnie to jest chore, ale oczywiście ja za to muszę zapłacić, no bo karta SIM działa. Więc Play usługę mi dostarcza, ale w nosie mają to, że dostarczają przedmioty, produkty, nie wiem, urządzenia wadliwe, które się psują. No bo słuchajcie, pół roku to naprawdę nie jest długi okres czasu, a urządzenie totalnie legło w gruzach, tak? Także słuchajcie, ja na pewno po wygaśnięciu umowy z owym Play na pewno kolejnej nie podpiszę, absolutnie, choćby nie wiem co, i nie będę polecała internetu tej marki nikomu i nigdy. Będę szukała dalej jakiegoś fajnego internetu, który u nas się tutaj sprawdzi, który nie będzie tak awaryjny i zbyt wolny, co, mówię Wam, jest naprawdę ogromnym, ogromnym przedsięwzięciem. Natomiast jeżeli zastanawiacie się nad tym internetem, absolutnie z całego serca Wam to odradzam. Bo tak jak mówię, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak tylko zaczynają się problemy, no to zostajecie z tym totalnie sami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, czy mieliście takie przykre doświadczenia z jakąś firmą, niekoniecznie dostawcą internetu, być może z jakąś inną. No, mnie to naprawdę dziwi, że takie rzeczy jeszcze mają miejsce, gdyż teraz konkurencja jest tak olbrzymia, że, no wiecie, tego klienta utrzymać nie jest łatwo, a każdy klient, moim zdaniem, jest na wagę złota i trzeba po prostu o niego dbać. A dziwi mnie fakt, że widzą, iż ja płacę, słuchajcie, w terminie, naprawdę zawsze, co miesiąc, rzetelnie, nic kompletnie złego nie zrobiłam. Ja nie dzwonię do nich z każdą jedną pierdołą, bo naprawdę staram się rozwiązać problem sama, jeżeli jestem w stanie. No i mimo, słuchajcie, że człowiek jest fair i naprawdę jest w porządku, no to zostaje tak potraktowany ostatecznie, tak? Więc no to jest po prostu przykre. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby teraz, mając sklep, po prostu zostawić klienta tak na lodzie i nie wiem, zamówił u mnie produkt i nie ma ani pieniędzy, ani produktu, niech sobie czeka, aż go wyprodukują. Dla mnie to jest po prostu chore. Także tak, słuchajcie, jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Dzielcie się w komentarzu Waszymi doświadczeniami, przeżyciami. Ja Was tymczasem zapraszam na mojego bloga, Facebooka oraz Instagrama. Wszystkie linki macie na dole. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i do następnego filmu. Pa, pa!